Witam w kolejnym filmiku z nowymi nabytkami i będzie to w zasadzie odebrany, będą to odebrany pakunek od koleżanki perfumowej z Fragrantiki. Najpierw zaczęło się od tego, że na coś się zgłosiłam. Później doszło też do małej wymiany i ostatecznie, że coś postanowiłam dobrać w związku z wskazywanym pewnym podobieństwem do Ivres i w Saint Laurent, które bardzo lubię. Ale potem ostatecznie okazało się, że koleżanka mieszka w Sopocie, to już wspominałam, i udało się odebrać osobiście. Mam też dzięki Agnieszce, bo tak ma na imię koleżanka, przyjemność poznać zapach, o którym wspominałam, że mnie ciekawił, ponieważ jedna z widzek wskazywała ten zapach jako taką lepszą, dużo lepszą, taką też w zasadzie cynamonową wersję Obsession klasycznego. To jest Obsession Sheer. Chyba jakaś limitowanka, jak wspominała koleżanka, to już mi później w wiadomości. Oprócz tego w ogóle tak naprawdę zaczęło się wszystko od kwestii L'Artisan oraz w zasadzie już pewnego zwycofanego zapachu Dolce & Gabbana z tej serii tarotowej. Ja dawno temu, jak się pojawiła seria tarotowa, poznawałam różne. W postaci flakonów miałam dawne L'Imperatrice, chyba tak to się wymawia, cesarzową. Miałam też styczność z późniejszą wersją, którą jednak popsuli, jest dużo słodsza. I też miałam flakon, się chyba nazywał, a w sumie nie wiem jak się nazywał, nie wiem czy się nie nazywał coś z Lune, nie wiem, bardziej takie chyba u francuskie, Lune, no dobrze, jak wrócę do zajęć francuskiego, to będziemy się zastanawiać, Lune, księżyc, fiołkowe, także z tymi miałam styczność, te inne tak dosyć pobieżnie wówczas, ale później faktycznie jeden zapach mnie mocno ciekawił. One się potem czasami gdzieś tam trafiały, w jakichś fajniejszych cenach, różne, ale akurat ten, który mnie ciekawił, czyli ten wskazywanym podobieństwem do Gypsy Water by Redom, które miałam kiedyś, miło wspominam, trochę mi przeszło z marką, natomiast pewne zapachy mam tam gdzieś z tyłu głowy, w pamięci i tak dalej, i właśnie ten do Gypsy Water. No i mam flakonik, to jest szóstka Lamure. Lamurek? Lamure? Na pewno o U jak U, tak jak jest goutal czy tam gutal, czyli to będzie, generalnie mówimy amour, czyli tylko jest to l'amour i ta końcówka jeszcze. No dobrze. Będę muszę sobie znowu włączyć w mój plan dnia zajęcia z francuskiego. Generalnie kończyło się tak z zajęciami z francuskiego, że wszystkie osoby, które mnie uczyły, stwierdzały, że się nie nadają. Co prawda ja miałam inne zdanie. Uważam, że zwłaszcza jedna osoba się bardzo nadawała, ale chyba jestem zbyt wymagającym uczniem. Żartuję. Także zaraz sobie sprawdzę ten zapach. To mogę powiedzieć, że mi się nie kojarzą z Gypsy Water. Chyba, że coś... Nie, no ale sprawdzałam wtedy te numery. Chyba, że Agnieszka pomyliła, bo ona miała cały zestaw i może chwyciła pozą buteleczkę. No to ja sobie muszę sprawdzić, czy to szóstka miała być podobna do Gypsy Water. Czuję cytrusowość, czuję zieloność, dosyć uniseksową, nawet bardziej skręcającą w męską stronę. Taką dosyć cytrusową kolońskość. Ale też te wrażenia z Gypsy Water to też są takie po długim czasie. Może i teraz Gypsy Water bym odebrała, że tak powiem, bardziej nie do końca, nie wiadomo. Amour Nocturne z L'Artisan. Sporą ilość mililitrów wzięłam. To jest jedna z buteleczek, ale nie jedyna. I to jest... W zasadzie taki L'Artisan, którego albo nie poznałam, albo go poznałam pobieżnie. Tylko, że jak go zobaczyłam w tym poście, to stwierdziłam, że za bardzo nic o nim nie wiem. W sensie, że wydaje mi się, że wówczas jak były te takie, bo to są te 125-metrowe takie flakoniki, tam był jakiś taki metaliczno-jabłkowy i był jeszcze jakiś inny. Coś tam testowałam, ale potem jakieś wychodziły nowe i jakby były na początku trzy, potem chyba kolejne trzy, czyli w sumie chyba sześć.
Jakby częściowo poznałam, częściowo bardziej, częściowo mniej, ale może nie wszystkie. I teraz ja sobie zaaplikuję. Nie wiem, czy było słychać, zaaplikowałam. I zaraz zobaczymy, czy to będzie zapach dla mnie, czy nie. Jak wiadomo, Marcel Artizon bardzo lubię i Marcel Artizon jest poświęcona osobna seria, playlista. I to pierwsza seria poświęcona Marce była poświęcona Marcel Artizon. Także marka, do której mam ogromny sentyment. Różne zapachy się przewijały, można sobie przejrzeć różne odcinki odnośnie tej marki, bo kiedyś taki z grubsza przegląd. Dużo zapachów miałam, mam i jeszcze pewnie nie na jednym się skończy. Mam z takich dosyć niedawnych nabytków, ostatnim nabytkiem z L'Artisan, no poza tym dekantami, to liście pomidora z wetiverem, i to drugie słowo na E. Z rolą wetiveru, z dużą rolą liści pomidora, taki kontrastowy, autorstwa Quentina Bisha, już opowiadałam, no przepiękne liście pomidora, dekant zamieniony w flakonik. To nie jedyne moje liście pomidora, ale to takie bardzo parametrowe liście pomidora. I teraz sobie posprawdzam. Ciekawe jest to gourmand. Jest mleczność, jest coś bardziej na zasadzie karmelu niż toffee, czy takiego bardziej czegoś palonego. Jednocześnie jest jakaś taka nuta jakiegoś takiego płomienia, iskrzenia, jakichś takich, niekoniecznie przypalenia, ale jakiegoś takiego, coś się paliło. Jest to ciekawe, arcyciekawe, przełamane, czy koniecznie dla mnie? Na pewno bardziej mi ten zapach teraz pasuje niż na przykład pamięć o tym jabłku metalicznym, które było dosyć specyficzne i no, nie trafiało do mnie. Na to się zdecydowałam. Na flakonik zapachu, który się nazywa, nie wiem czy to jest pełna nazwa, Azaro Kutuch. W takim flakonie. Akurat korek, no ja nie lubię takich takich rzeczy, tak samo jakieś takie, tego typu rzeczy, błyskotki, niebieskie są w tych flakonach, tych seriach kolorystycznych z Spirit of King, ja bym to wykasowała. Jakby taki niuans jak na przykład w amouage tych korkach, takiego malutki element błyszczący. Tak, ale na przykład tu pokażę w tym korku, tego jest dużo. To już może niekoniecznie. Ale to wszystko zależy. No. Powiem tak, ja się skusiłam na ten zapach, nawet nie na dekan, tylko od razu na flakonik. Dlatego, że to w ogóle tak naprawdę, no, można by rzec, że i tą Crisium, i tym zapachem, tak naprawdę tytuły są inne. Tutaj też będzie jakieś nowe nabytki generalnie, ale trochę już obalamy tezę Dominiki. Mianowicie, że no, weźmy to w duży cudzysłów, gardzę, że tak powiem, może nie tyle klasykami, co, znaczy chodzi o to stwierdzenie, do którego się odnoszę, z jakimiś retro, vintage klimatami, no to niestety, to już rozmawiałam z Dominiką, no będziemy sobie tak pół żartem, pół serio obalać tę tezę. Jakby nie do końca tutaj możemy powiedzieć, że gardzę. Już pomijając kwestię, że na moim kanale w ogóle jest seria poświęcona retroklimatom, różnym retroklimatom. I w sumie niejednokrotnie były, że tak powiem, jakieś odniesienia. To jakby nie patrząc, jak przejrzałam, ja mam bardzo dużo takich, że tak powiem, klasyków różnych, takich klasyków mainstreamowych na przykład, takich ponadczasowych zapachów, które już latami trwają. To jednak mam. Dużo się znajdzie zapachów szyprowych. W mojej kolekcji znajdą się i pudrowe, chociaż pudry mi przeszły. Chyba najmniej, jeżeli chodzi o kwestie aldehydowe, ale też znalazłam zapach z aldehydami, który jest idealny dla mnie. Jednak z takimi zupełnie innymi aldehydami. Bardzo unikalnie wypada względem większości do siebie podobnych aldehydowych zapachów. Jest to Jardin de Rive Marlowe, już kiedyś opowiadałam. Ale tak jak mówię, mam też dużo takich... że tak powiem, zapachów z retro duszą, o których już nawet opowiadałam, bo chociażby opowiadałam o Estée Lauder, czy Lauder Azurre, czy Azurre, Azurre, którego w końcu dokupiłam flakonik. Kiedyś opowiadałam o takim szyprze, który ma w sobie dawną duszę, jednocześnie broni się współcześnie i ma taką ciekawą, taki ciekawy fragment, który po prostu naprawdę go wyróżnia na tle różnych innych szyprów, gdzie ktoś by stwierdził, że te szypry są do siebie podobne. To
tylko tak naprawdę szypry są różne i nawet w danej kategorii, jeżeli powiedzmy słodkie szypry, to tak naprawdę są różne. To nie jest tak, że one wszystkie idą w jedną stronę. Poza tym, jeżeli chodzi o szypry, jedne są lepsze, drugie są gorsze i potrafią też w ogóle dużo różnych rzeczy ukazywać. Człowiek jest potem bardzo zaskoczony, jak to wszystko się zmienia. Już kiedyś wspominałam o słodkim szyprze, takim dosyć klasycznym Clinique Aromatics Elixir, który to moja mama skrytykowała, a potem dopytywała się, czym ja znowu innym, że dobrym psiknęłam, a to był cały czas ten zapach, tylko po czasie. Także myślę, że na moim kanale jest dużo tak naprawdę informacji. Ja może i pod tym filmem trochę wyszukam tych filmów i wskażę. Dlatego, że tak naprawdę filmów jest bardzo dużo i może pewne informacje po prostu umykają, ale, że tak powiem, pół żartem, pół serio, będziemy obalać tezę i będziemy pokazywać, jak dużo, że tak powiem, zapachów z retruszu mam u siebie. Opowiadałam o Ivres, które również mają dużo z dawnej duszy. Opowiadałam kiedyś, jak kocham pewien zapach z marki Jean Patou i że mam różne zapachy z Jean Patou, to jednak taka marka dosyć klasyczna. Mam Mitsuko, jak dobrze wymawiam. Mam pewne takie retroklimaty, jeszcze inne z Estée Lauder czy Lauder. Także dużo jednak jest tych zapachów. I jakby dlaczego się na ten zdecydowałam i dlaczego o tym teraz wspominam? Bo on ma retro duszę. On ma taki vintage'owy klimat i faktycznie może się kojarzyć z Ivres i Saint Laurent. Jednak w moim odczuciu Ivres mi bardziej pasują. Jakby są nie tyle łatwiejsze, co po prostu są bardziej owocowe, nie mają pewnego problematycznego, pewnej problematycznej kwestii. Tam jest jednak bardziej tak szampanowo. Natomiast ten zapach, nie od samego początku, bo on ma taki jakby trochę cierpki fragment, a jednak zauważyłam, że pewne szypry tak, pewne szypry nie. I szypry z czymś takim cierpkim nie do końca. Natomiast bardzo szybko jest tak, że ten zapach zarówno blisko skórnie, jak i z oddali traci jednak tę cierpkość, przynajmniej na mnie. I mogę powiedzieć, że może tak z typowo z nosem w nadgarstku, w przedramieniu jakby jakieś tam jest podobieństwo do Ivres, ale jakby w tym Azzarro jest tam jakby w pewnym sensie tak trochę słodziej i jakby nie, jest to musowanie, jakby jakiś tam cień, jakby tak, jak, tak typowo wziąć nos nadgarstek. Natomiast co ciekawe, tak z odległości, czy tak jakbym odstawiła rękę, to ta aura tak z odległości faktycznie budzi większe skojarzenia z Ivres. Także jakby to podobieństwo wskazywane jestem w stanie zrozumieć. Uważam, że zapach ciekawy. Jeszcze posprawdzam, jak szybko się pozbyć tego cierpkiego początku, który jednak nie do końca mi pasuje. I właśnie to jest taki przykład jednak takiej trochę może owocowej, ale nie tak owocowej jak Ivres. Trochę musującej, ale nie tak musującej szampanowej jak Ivres. Szyprowości, ale z czymś cierpkim. A jednak mamy szypry różne. Szypry ostre, szypry zielone, szypry cieplejsze, szypry słodsze, szypry różne, nawet szypry paczulowe. Bertrand du Chaffour zrobił w sumie taki zapach, na zasadzie to miał być taki przykład, jak ważna jest paczula w przypadku kwestii nut szyprów. Że nie tylko mech, na przykład, tylko paczula też ważna. Natomiast są też szypry takie bardziej współczesne, szypry takie z owocami suszonymi, typu aktualna Panthère z Cartier. Są też szypry miodowe, na przykład miodowy szyp Soir de Lune Sisleya, jeszcze mam w dawnej wersji, bardzo lubię, także różnie jest, to są też klasyki, jednak dużo szyprów się u mnie przewinęło. Na przykład mogę bardzo wskazać ciekawy szyp jest Jakuba Pietrynki, ten Retrospection Syknowyk, jest ten taki balsamiczny, ambrowy, ciepły, który na mnie aż takiego wrażenia nie zrobi jak ten Retrospection, bo on jest szyprowy, ale tam jest bardzo dużo zmian i to jest niesamowite, bo w ogóle to nie jest taki nurt popularny wśród współczesnych zapachów, a tyle się tam zmian dzieje i to mi się podobało bardzo, że niesamowicie dużo zmian się dzieje. Co chwilę co innego wyczuwałam. Testowałam w zgięciu łokcia, to polecam, bo takie miejsce potrafi jak najwięcej rzeczy ukazać. Zaczęłam to jeszcze bardziej podkreślać, bo kiedyś już o tym wspominałam, po rozmowie z Natalią, jak wspominała właśnie, że te moje zapachy testowała w zgięciu łokcia, to sobie uświadomiłam, jak ważne jest to, żeby cały czas przypominać o tym, że my testujemy często na nadgarstkach,
Ja testuję na nadgarstkach, przedramionach, zgięcia łokci i tak dalej, ale wiem, że zgięcia łokci potrafią być najbardziej obiektywne. To nie cały opakunek. Pokazałam, jeżeli chodzi o opakunek od Agnieszki. Są próbki, będę opowiadała. Udało mi się dzięki Agnieszce mieć próbkę właśnie tego Obsession Sheer wycofanego Calvina Klein. Ostatnio trochę powracam do tej marki, trochę opowiadałam, jest trochę tych filmów. Unikat z Salvador Dali, akurat taki zapach, który mnie ciekawił. Akurat Agnieszka miała na swojej fragrantice. Oraz będę porządnie testowała Lolita Land, Lolita w sumie mówi dużo osób lempicki, powinno być chyba lempika, czyli lempiki. O, ja większość to mówiłam też lempicka, jakoś tak się już przyzwyczaiłam. Także sobie posprawdzam. A z kolei, jeżeli chodzi o zamówienie z Luxury for Less, to jest ta marka, mówiłam o tej okazji perfumowej. Marka, która tak chodzi w perfumerii, w takich kwestiach niszowych, 11 zł za mililitr, a na Luxury for Less to wychodziło za 6 z hakiem. To jest akurat Isparta, na którą się zdecydowałam. Natomiast jeszcze jest dużo innych. Jeszcze brałam pod uwagę Kubę. Tutaj mamy tak, kierunki na korku. Tutaj mamy współrzędne. Woda perfumowana, bo nie zapakowana. Zaraz może pokażę opakowanie. Tutaj nuty różne takie leśne. Jest taka intensywna czarnoporzeczkowość. Ale dochodzi takie połączenie porzeczki z figą. Nie ma figi w nutach, coś daje taki efekt. I to jest takie połączenie jeszcze dla mnie akceptowalne. Te połączenia paczula, nie paczula, tylko porzeczka figa. To nie jest takie częste połączenie z jednym zapachu lelabe, z jednym malon, na przykład wyczuwałam. To jest taki kontrast. Też ta figa jakby w połączeniu z tą porzeczką jest taka dosyć wytrawna. Ona tutaj jest taka też intensywnie owocowa. Nie jest słodka, tak jakby porzeczka z goryczą, wytrawnością zdejmuje jej to. Jest tak dosyć wytrawnie, leśnie. I w tej figie jest też trochę takiej nuty ziołowej. Coś myślę, że się spodobać może, nie wiem, takim miłośnikom takich figowości typu Incantation, Rougemont Rouge czy też Kalinia d'Artizon. Ale leśność owoców leśnych tu jest w ogóle, jak dobrze pamiętam, chyba nie wiem czy w nutach, wiem jak to jest, tam chyba nie ma porzeczki, tam jest chyba jeżyna i malina. Ale jeżyna z maliną to wszystko nadal może w połączeniu jakby malina z dodatkiem jeżyny, może tam trochę też iść w stronę jakichś innych owoców takich ciemnych, leśnych, jakby to jest całkiem możliwe i jakby tylko nie wiem co daje efekt tej figowości, ale jeszcze będę wracała do tego zapachu. Jeszcze pokażę jak to jest wydane. Takie opakowanie z napisem kierunki, ale na to jest jeszcze taka nakładka. Może mi się uda dobrze pokazać albo i nie. Także tak to wyglądało. Na takie jeszcze się rzeczy zdecydowałam w Luxury for Less. Taki zapach już pokazuję. On jest jeszcze zafoliowany. Pojawiła się seria, różne były kolory. Ja zdecydowałam się na zapach blueberry, ponieważ ten zapach miał ogrom różnych owoców leśnych w nutach. Tam były, nie wiem, porzeczki, jeżyny, wszystko, po prostu borówki, nieborówki, także dlatego się zdecydowałam, ale jeszcze widać nie sprawdziłam. Także można się spodziewać niedługo omówienia w jakimś tam dosyć bliskim czasie. Chcę też sprawdzić pod kątem jakości tego zapachu, żeby ocenić, czy może jakiś inny z tej serii ewentualnie. No, nic teraz już nie potestuję, ponieważ mam trochę tutaj aplikacji tego Dolce & Gabbana, tutaj trochę tego L'Artisan, już tego jestem w ogóle, włosy mam całe w Canto de Mariposas. Czyli migotliwych akacjowościach i różnych innych migotliwych kwiatach, między innymi. Także różne rzeczy jeszcze też sobie sprawdzam, też Sué de Grosseille, czyli zamsz z owocem leśnym, głównie porzeczką. Właśnie takimi aromatycznymi, intensywnymi, owocowo też wytrawnymi, ciemnymi owocami, typu porzeczek dużo, troszeczkę jeszcze. W okazjach, w informacjach, okazjach, typu w poście, nie tylko wspominałam o okazji na ten zapach. To jest ta marka oznaczona jako 4711, jako Maure & Wirth, czasami jako te Aqua Colonia. Dużo tych zapachów w formie 170 ml, te wszystkie
mandarynki, pomarańcze, różne cytrusy i nie tylko. Już z różnymi miałam styczność, już kiedyś opowiadałam. Dawno temu się zaczęła przygoda z tym winogronowym, później różne inne, później stacjonarnie w Niemczech, w różnych perfumeriach też spotykałam, sprawdzałam. Później też miałam przesyłkę od Agnieszki z Niemiec, Wickę, od Wicki, która mi właśnie też wysłała. Tam były też różne, jakieś, była taka, był taki filmik z przesyłką, i tam były też między innymi niektóre zapachy w formie próbek z tej marki. W ogóle to jest Wicka Agnieszka, od której kiedyś miałam w ogóle mój pierwszy flakonik z Miu Miu, ten niebieski. Natomiast ten zapach jest w innej serii. To jest jako 100-litrowe. Ja właśnie nie wiem, czy z tej serii nie były te winogrona. I trochę się teraz obawiam, bo teraz mnie dopiero lśniło. Dlaczego się obawiam? Były w bardzo fajnej cenie, były na Luxury for Less. Obawiam się, ponieważ tamte miały być winogronowe, te Royal Riesling, te pierwsze moje dotknięcie z tą marką, a były po prostu kolońskie, takim starodawnym, dawnym stylu, retro stylu, w ogóle nie były winogronowe. I teraz tutaj, no tak, była wskazywana porzeczka, konwalia, no zobaczymy. Nie jest to zły zapach, jest dobry stosunek ceny do jakości. Jest tak dosyć świeżo, tak ostrzej, jest wyczuwalna konwaliowość. Teraz tak z daleka to mi dolatuje mocno konwaliowość i taka też świeżość, ale taka bym powiedziała bardziej nie porzeczka, tylko takie bardziej jednak, może jeżeli porzeczka, to taka w ogromie takich dosyć ostrych, świeżych, gorzkich, intensywnych cytrusów. To taka, teraz jak powąchałam, bo zgięcie łokcia mam w tym zapachu, taka konwalia w intensywnej cytrynie, ale ta konwalia trochę nawet tak idzie w stronę Diorissimo. O których z kolei też pisała Dominika, że jak mogła mnie wspomnieć o Diorissimo. Otóż ja na moim kanale wielokrotnie wspominałam Diorissimo, ja nawet kiedyś miałam Diorissimo, ale ostatnio, jak był ten filmik odnośnie konwalii, nie wspomniałam, dlatego że jednak poznałam bliższe mi konwalie. Co nie zmienia faktu, że doceniam Diorissimo, kiedyś opowiadałam. To jest taka konwalia w takim stylu, takim bym powiedziała, perfumeryjnym. Może niekoniecznie jakimś takim zielonym botanicznym, takim bardziej perfumeryjnym, takim trochę dawniejszą, ale nie jakąś nazbyt dawną duszą. Taki zapach, który ja nosiłam, także on się normalnie bronił współcześnie, nie był jakiś taki, nie był taką konwalią, która by była jakąś taką nazbyt retro. Ona była taka trochę inna od jakichś takich innych konwaliowości, takich lżejszych, botanicznych, ogrodowych i tak dalej. Była taka bardziej perfumeryjna. Trochę taka przyciężkawa, trochę może z jakimś tam dawniejszym stylem, mówię trochę, to nie jakieś było mocne. Jeszcze sobie posprawdzam zgięcie łokciowo ten zapach i później dam znać, jak to się później ułożyło zgięcie łokciowe. Patrzę, jak on się nazywał. Nie wiem, jak się nazywał, ale było w poście, była informacja o tym zapachu, było fajnie, jakieś tam powiedzmy 30 z parę złote za setkę i przez sentyment do różnych zapachów, które są takimi lekkimi, na przykład, nie wiem, ta pomarańcza z bazylią, która daje efekt taki jak mandarynka z bazylią garlę, a lepsze parametry. Także różne, z różnymi miałam styczność i jakby biorąc pod uwagę te ceny, ta cena to już w ogóle, bo no, jakieś 30 parę groszy za mililitr. Byłam ciekawa, na ile to będzie ta konwalia, na ile będzie ta porzeczka. W ogóle ostatnio się dowiedziałam, moja babcia mówiła, to była przy mnie mówiła i też przy mojej mamie, że kiedyś miał taki zapach z konwaliami, że bardzo lubiłam i tak mi olśniło, że ja mojej babci zawiozłam ogrom różnych kwiatów w perfumach, ogrom. Także moja babcia ma kolekcję kwiatów w perfumach, bo przywoziłam już różne. Oczywiście róże, piwonie, były przywożone też fiołki, były też przywożona tuberoza, była przywożona jakieś inne też białe kwiaty, były też przywożone. Co tam jeszcze było przywożone? Nie wiem tylko, czy z bzem coś zawoziłam, ale była też mimoza, także przeróżne, ale faktycznie chyba konwaliowości nie zawoziłam. Także skoro konwaliowości nie zawoziłam, to moja mama teraz będzie u nas, to może zrobię spory dekant, moja babcia sobie posprawdza tę konwalię. Czy jakąś inną konwalię jeszcze bym mogła mojej babci zawieźć? No miałam z Lasza, ale już nie mam tego zapachu. Diorissimo już nie mam. Moja mama jeszcze by mogła pokazać mojej babci, bo ma flakon Miu Miu. No mówiłam kiedyś mojej mamy. Tam też jest jakaś taka wpleciona konwaliowość. Ale to nie jest taki zapach
tylko stronę konwaliowości, więc myślę, że babcia by sobie mogła posprawdzać. Także, chociaż powiem tak, konwalie, czasami jest tak, że ktoś lubi zapach konwali, a niekoniecznie by to nosił, bo to też jest taka sprawa, że jak moja babcia mówi, że lubi narcyzę, ale gdybym zawiozła coś z narcyzami, chociaż nie wiem, czy kiedyś nie zawiozłam, a w ogóle jestem ciekawa, jakby moja babcia odebrała, bo jednak w perfumach widzę, że lubi takie raczej lżejsze kwiaty, chociaż tuberoza miała, podobała się, czy tam mimoza, z takich trochę pełniejszych, natomiast wcześniej takie bardziej jednak lżejsze, róże, nie róże. I tak się zastanawiam, jakby to było, chciałam jakimś wspomnieć i teraz mi to umknęło. Teraz pomyślałam o jakimś zapachu i teraz tak się zaczęłam zastanawiać, czy mi się mojej babci podobał. Nie wiem, w tym momencie. Nie wiem, czy kiedyś z Dalią też nie dałam. No, różne dałam. Trzeba sprawdzić, trzeba skontrolować i dowiedzieć się, jakiego jeszcze... A wiem, moja babcia mówi jakieś, że lubi zapach jaśminu, ale jaśmin potrafi być problematyczny w perfumach. I właśnie to jest kwestia taka, że ktoś może na przykład kwiat, ale może na dłuższą metę dany zapach by męczył. Ale jak babcia miała kiedyś taką baliowę, to już sobie posprawdzała, to już wie, że nie jest to problematyczne. Bo ja powiem szczerze, ja lubiłam i lubię takie zapachy, które jakąś tam konwalię mają wplecioną, ale jakby to nie są zapachy takie tylko w stronę konwaliowości. Zauważam, że bardziej mi to Miu Miu klasyczne pasuje, czy na przykład dawny Idyl Karola, bo nowego nie poznałam, niż jakiś taki zapach typowo konwaliowy, typu Diorissimo. W sensie widziałam, że on długo ze mną jednak nie został. Chociaż oczywiście doceniam zapach, także nie gardzę klasykami. Doceniam robotę, nawet jeżeli to nie jest zapach dla mnie, po prostu obiektywnie to oceniam, że jest to dobrze wykonany zapach. Przykład takiej konwalii bardziej perfumeryjnej. Nie wiem, czy z Lilią coś moja babcia ma. Także moja mama chyba teraz, ja naszykuję jakiś zestaw kolejnych kwiatów i moja mama będzie miała za zadanie zawieść testów. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, a jeszcze może sprawdzę. Ta cytrusowość taka nie do końca dla mnie, taka dosyć ostra.